Moi drodzy, na ogół nam wszystkim sandały kojarzą się z radością, to znaczy ze wspólnym pielgrzymowaniem w grupie zielonej do Częstochowy. I dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu jest również niedzielą radości, bo przypomina nam, że cel naszego pielgrzymowania w Adwencie też jest niedaleko, że już 25 grudnia narodzi się nasz Zbawiciel. Jan Chrzciciel dzisiaj mówi o sandałach, ale nie mówi w kontekście pielgrzymki o sandałach, tylko w kontekście tego, że nie jest godzien rozwiązać rzemyka od sandałów Zbawicielowi, czyli Jezusowi Chrystusowi, którego poprzedza swoim głoszeniem. Jan Chrzciciel, przykład niesamowitej pokory, który mówi wprost, że nie jest godzien Jezusowi rozwiązać rzemyka u sandałów. I ten człowiek naprawdę musiał mieć coś niesamowitego w sobie poprzez świadectwo swojego życia, że przychodzą do niego celnicy i żołnierze, którzy w tamtym czasie nie jeden grzech mieli na sumieniu. I pytają go dzisiaj, cóż więc mamy czynić? A Jan Chrzciciel odpowiada im bardzo konkretnie. Podzielcie się, bądźcie uczciwi. I dzisiaj te słowa są nadal aktualne. Przypomina nam o tym papież Franciszek, który ogłaszając Rok Miłosierdzia mówi, że miłosierdzie jest bardzo konkretne, że miłosierdzie Boże, które nam Bóg okazuje, jest bardzo konkretne. Ale tak samo my, doświadczając tego miłosierdzia, powinniśmy miłosierdzie okazywać bardzo konkretnie, dzieląc się z innymi tym wszystkim, co mamy, będąc uczciwymi, bez względu na to, jaką pozycję społeczną zajmujemy. Cóż więc mamy czynić? To pytanie wraca do nas jak mantra. Konkretnych odpowiedzi udziela nam dzisiaj Jan Chrzciciel. Ale 17 grudnia wyjdziemy już w drugi okres Adwentu, który, jak mówiłem, jest już bezpośrednim przygotowaniem na przyjście Pana. I ta trzecia niedziela Adwentu w tym kontekście mówi nam jasno. Cóż więc mamy robić? Mamy się radować.